Witam Państwa serdecznie. Nie mogę powiedzieć, że ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, ponieważ okoliczności zmieniły się dramatycznie na chwilę, bo nie możemy tutaj pracować przez cały czas. Ponieważ ja niestety nie mogłem się ruszyć z różnych przyczyn z domu przez ostatni tydzień i pewnie przez następny też nie będę mógł, więc nie było opcji, że pojadę do Warszawy i coś nagramy, a trzeba było coś nagrać, dlatego że są nowe tytuły, a także dlatego, że uczestniczymy w ministerialnym programie Kultura w sieci, więc Michał z wielkim poświęceniem przyjechał do mnie do biura i to, co Państwo widzicie tutaj, to jest moje biuro. Potem Michał omiecie je kamerą, żeby wszyscy widzieli, jak wygląda wydawnictwo Klinika Języka, bo nie mamy się czego wstydzić. Jest oczywiście straszny bałagan, ale to jest jakby przypisane do mnie i tej kondycji psychofizycznej, którą ja reprezentuję, że porządku nie będzie. Jak ktoś się łudzi, że kiedyś będzie, ten niestety błądzi. Mi to nie przeszkadza w ogóle. Jeżeli komuś przeszkadza, bardzo mi przykro. Ja się w tym świetnie odnajduję i nie zamierzam tego w ogóle zmieniać. Natomiast dzisiaj spotykamy się przy okazji programu Kultura w sieci i tak jak to zapowiedziałem, będę odczytywał rozdziały ze swoich książek, które były opublikowane już jakiś czas temu, a także postaram się zaprezentować fragmenty tego, co sobie zaplanowałem i zacząłem już pisać, ale nie wiem kiedy skończę. Nie będą to długie fragmenty, ale będą jakieś. No więc proszę Państwa, to jest najlepiej się, no nie najlepiej, bo najlepiej sprzedawał się drugi tom baśni, ale drugi w kolejności, jeżeli idzie o wynik sprzedażowy, czyli pierwszy tom baśni polskiej z historiami o niezwykłych ludziach, bohaterach, wynalazcach i zaskakujących momentach w historii Polski. Nie tylko pozytywnych, ale także negatywnych. Szeroko jest to bardzo rozumiane. Ja proszę Państwa dzisiaj przeczytam kilka fragmentów i zacznę od takiego rozdziału, który się szalenie podobał, kiedy on został opublikowany. Został opublikowany najpierw w Salonie 24. Pamiętam dokładnie komentarze świętej pamięci, już dziś bloger podpisujący się nickiem Panna Wodzianna. Nie pamiętam jak się nazywał, nie żyje od wielu lat. Wielkie pochwały na temat tego tekstu tam wygłosił. To bardzo mi się podobało, no bo każdy lubi, jak go chwalą. I pomyślałem sobie, że to jest dobra metoda opisywania postaci i zjawisk i może jeszcze kiedyś do niej wrócę. Rzecz dotyczy dwóch panów, którzy położyli się cieniem na historii Polski, a zbliża się miesiąc sierpień, w którym to miesiącu obaj zaznaczyli swoją obecność i ich współpraca no, wiąże się z pewnym bardzo ważnym i ciężkim dla naszej historii wydarzeniem. A rozdział nazywa się Dwaj Panowie Ministrowie. Niższy z nich, wzorem wielu bolszewików, zmienił nazwisko na takie, które kojarzyło się z robotniczym trudem. Wyższy nie zmieniał nazwiska. Dokleił do niego jedynie słówko fon. Zamieniając się w ten sposób z przeciętnego handlarza win w prawie hrabiego. Obydwaj marzyli o wielkiej polityce. Niższy wolno piął się po stopniach kariery, wyższy wystartował w świat polityki niczym pocisk V2. Niższy dożył 96 lat, wyższego powieszono w 1946 roku. Człowiek ten naprawdę nazywał się Skriabin, tak jak słynny rosyjski kompozytor. W czasie, gdy kierował radziecką polityką zagraniczną, rozpowszechniano plotki, że urodził się w rodzinie szlacheckiej. Nieprawda. Wiaczesław Skriabin przyszedł na świat 9 marca 1890 roku w osadzie Kukarka w guberni wiackiej jako trzeci syn zamożnego mieszczanina z miasta Nolińsk, Michała Skriabina. Zamożny ojciec zapewnił wszystkim swoim synom wykształcenie i zadbał o ich przyszłość. Wiaczesław ukończył szkołę realną w Kazaniu. Tam również zapisał się do samokształceniowej szkółki rewolucjonistów, takiego kółka zainteresowań dla radykalnie nastawionej młodzieży, gdzie wspólnie z innymi dziećmi z bogatych domów studiował pisma Karola Marksa. Na tych popołudniowych kursach młody Wiaczesław poznał syna bogatego kazańskiego kupca Wiktora Tichomirnowa. Który za pieniądze swojego taty zgodził się wydawać pierwszą bolszewicką gazetę zatytułowaną Prawda. Za pieniądze kupca Tichomirnowa bolszewicy wydawali także inne pisma. W 1918 roku ukazała się skromna broszurka o udziale robotników w budownictwie przemysłowym.
Jej autorem był nie kto inny, tylko nasz bohater właśnie. Nie podpisał jednak tekstu swoim rodowym nazwiskiem. Zmienił je tak, by słychać było w nim dźwięk wykuwanej stali. Nazwisko autora broszurki brzmiało Wiaczesław Mołotow. Joachim Ribbentrop najbardziej na świecie nienawidził, kiedy ktoś podważał jego kompetencje. Jego strach o to, że mógłby zostać niedoceniony lub co gorsza zdegradowany, był horrendalny. Hitler wykorzystywał to bezwzględnie. Uwielbiał zadawać Ribbentropowi trudne pytania i stawiać przed nim zadania nie do wykonania. Kiedyś, kiedy Ribbentrop był w Londynie, jako łącznik do Berlina jeździł ambasador Hevel. Kiedy rozmawiał z Ribbentropem przez telefon, Hitler stał obok, kazał sobie powtarzać, co mówi minister spraw zagranicznych Rzeszy i dawał Hevelowi wskazówki, co ma mówić. Zakrywał potem twarz dłonią i chichotał. Wyobrażam sobie, jak on się tam skręca, żartował potem. Tak to poczynał sobie wódz Rzeszy ze swym ministrem w roku 1938. Wcześniej jednak było zupełnie inaczej. Urodzony 30 kwietnia 1893 roku w Wesel, Joachim Ribbentrop jawił się początkowo Adolfowi Hitlerowi, synowi austriackiego celnika, jako nie byle kto. Wykształcony w Metz i w Grenoble, znający kilka języków, Ribbentrop to był ktoś, prawdziwy światowiec. Prowadził interesy w Kanadzie, był synem oficera i sam dosłużył się na wojnie stopnia porucznika. Pod koniec wojny był attaché wojskowym w Stambule. Miał głowę do interesów. W pierwszych latach po wojnie sprzedawał alkohole we Francji i w Anglii. Miał także ambicje. Ribbentrop mógł rzeczywiście ująć swoim czarem byłego kaprala Hitlera. Wydaje się, że sztuka ta udała się Joachimowi Ribbentropowi tylko dwa razy. W przypadku Hitlera właśnie na krótko i kobiety, którą poślubił w 1920, Anneliese Henkel, córki niemieckiego króla szampana. Prawie wszyscy hitlerowcy diadochowie uważali jednak Ribbentropa za nadętego bęcwała o rozrośniętych ponad miarę apetytach. Nie przeszkadzało im to korzystać z jego koneksji, usług i poparcia. Ribbentrop przydał się Hitlerowi w pierwszych, najtrudniejszych latach i potem, kiedy w 1932 negocjowano z Franzem von Papenem objęcie władzy w Niemczech. Pomógł w negocjacjach. Tak mówią biografie. Co zrobił Ribbentrop w rzeczywistości? Miał willę w luksusowej berlińskiej dzielnicy Dahlem, udostępniał ją na spotkania Hitlera z Papenem. Do NSDAP wstąpił 1 maja 1932 roku. Miał już wtedy von przed nazwiskiem. Dokupił je sobie w 1925. W porównaniu z prawdziwymi zawodowymi rewolucjonistami z otoczenia Lenina i Stalina, Wiaczesław Skriabin alias Mołotow prezentował się marnie. Nie sposób wyobrazić go sobie z rewolwerem w ręku, albo rzucającego bombę, albo rabującego bank. Tym właśnie zajęciom zawodowi rewolucjoniści oddawali się z największym zapałem. Z zapałem tak wielkim, że wszyscy przez to pojechali na Sybir. W ciężkich latach, tuż przed rewolucją, nie było przez to komu wydawać bolszewickiej gazety Prawda. Musiał to robić właśnie ktoś taki jak Wiaczesław Skriabin alias Mołotow. Nawet w pierwszych latach rewolucji był jeszcze postacią znaczącą. Pilny, obowiązkowy, dobrze zorganizowany, wyciszony, skupiony i do tego prawie miał prawie skończone studia techniczne. W gromadzie gangsterów, jakimi byli zawodowi rewolucjoniści, wyróżniał się bardzo i był uważany za potrzebnego. Aż do chwili, kiedy przywódcy zawodowych rewolucjonistów zaczęli wracać z Syberii. Wtedy zaczęła się walka o prawdziwą władzę w otoczeniu Lenina i Wiaczesław Skriabin alias Mołotow nie miał w tej walce szans. Wiedział o tym i usunął się na drugi plan. W czasie budowania krainy szczęśliwości i dobrobytu, jaką miała stać się Rosja radziecka, Wiaczesław nie odznaczył się szczególnie. Wysyłano go to na Powołże, to na Ukrainę, by tam organizował pracę partii. Niestety, Wiaczesław skonfliktował się szybko ze wszystkimi lokalnymi działaczami i powrócił do Moskwy. Tu czekało na niego przeznaczenie. Właśnie okazało się, że do niedawna jedna z czołowych postaci ruchu bolszewickiego, Lew Trocki, wykazuje jakieś heretyckie, niegodne bolszewika objawy. Zarazą tą dotknięte zostało także całe jego otoczenie. Lenin nie wahał się. Wymienił skład Komitetu Centralnego Partii i kogo powołał do nowego składu? No kogo? Właśnie. Powołał tam niezawodnego Wiaczesława Skriabina alias Mołotowa. Na czele nowego sekretariatu KC stanął zaś były gruziński gangster i niedoszły diakon Józef Dżugaszwili alias Stalin. On właśnie był przeznaczeniem Wiaczesława. Mnóstwo ważnych postaci przewinęło się przez luksusową willę państwa Ribbentrop w dzielnicy Dahlem.
Kiedy służba otwierała drzwi i anonsowała kolejnych gości, pani Ribbentrop de Domo Henkel raz bladła, raz czerwieniała na twarzy. Papa dobrze zrobił, wydając ją za Joachima, co do tego nie mogło być wątpliwości. Joachim został wkrótce po zapisaniu się do partii posłem w Reichstagu, potem ambasadorem w Londynie, aż wreszcie ministrem spraw zagranicznych Rzeszy. Był przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach. Anektował Austrię, dzielił Czechosłowację, podpisywał z Włochami pakt stalowy, dzielił kulę ziemską pomiędzy Rzeszę, Italię i Nippon. Gdzież on nie bywał i czego nie robił ten Joachim? Po 20 latach małżeństwa na wspomnienie tego wszystkiego pani Ribbentrop mogło się zakręcić w głowie. Biedna Annelise nigdy by nie przypuszczała, że jej mąż przejdzie do historii nie z powodu któregoś z tych wielkich dokonań, ale z powodu jakiejś Polski, jakiejś tajnej klauzuli. Dziwne są koleje losu. Niewiele brakowało, a w sierpniu 1939 roku do Moskwy poleciałby Göring. Ale nie poleciał. Minister spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej zrobił wszystko, by wypełnić tę misję. Wiedział, że mu się uda i udało się. 23 sierpnia 1939 roku podpisano radziecko-niemiecki pakt o nieagresji. Stronę niemiecką reprezentował Ribbentrop. Było tak pięknie. Tylko Goebbels i Göring nie wiadomo dlaczego zaczęli nagle bać się wojny. Obydwu za dobrze się żyło. Bali się, że wojna z Polską oznacza dla nich koniec sielanki. Zwłaszcza dla Göringa. Ribbentrop był zdenerwowany. Jemu nigdy nie było dość. Nowy podbój, nowe zaszczyty, nowe misje, blask sławy padający na niego. Jakże mu było daleko do takiego Goebbelsa, ojca sześciorga dzieci, czy Göringa, zniewieściałego dewianta o miękkich dłoniach. Joachim von Ribbentrop potrzebował czynów, rzecz jasna wielkich czynów. Kiedy pod koniec września po podziale Polski ustalał wraz z Stalinem przebieg granicy, przekonał swojego rozmówcę, by oddał mu do prywatnego użytku kawał lasu i dikich łąk w okolicach Lubaczowa. Dziś tuż przy granicy z Ukrainą w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Zamierzał utworzyć tam swój prywatny rewir myśliwski. I co się stało, kiedy wrócił do Berlina i powiedział o tym Hitlerowi, ta świnia Göring zawołał, że teren może należeć tylko do niego, bo on jest wielkim łowczym Rzeszy. I co? Hitler oddał Göringowi ten las. Gwiazda Wiaczesława Mołotowa rozbrysła przy Stalinie pełnym światłem. Czuł się doceniony i było tak w rzeczywistości. Budował radziecki przemysł rękami niewolników, wskazywał na zesłanie poetów i uczonych. Stalin patrzył na niego przychylnie. Był jedynym w otoczeniu wodza człowiekiem niższym od Soso. O kilka centymetrów. Wiedział, że jeśli będzie ostrożny i lojalny, nic złego mu się nie stanie. I nie pomylił się. Był co prawda jeden moment krytyczny w czasie likwidacji bandy Zinowiewa i Kamieniewa, ale Wiaczesław poradził sobie. Poradzenie sobie w tym wypadku oznaczało przeżycie. Mógł dalej pozbawiać ukraińskich chłopów zboża, tak by umierali z głodu i zjadali się nawzajem. Wysyłać kułaków i w ogóle wszystkich, kogo popadło za koło polarne. Aż w końcu przyszedł ten dzień. Towarzysz Stalin mianował Wiaczesława Mołotowa ludowym komisarzem spraw zagranicznych. Kiedy wiadomo było, że dojdzie do zbliżenia z Niemcami i do Moskwy przyjedzie Ribbentrop, okazało się, że w państwie robotników i chłopów nie ma niemieckich flag. Flagi musiały być, no bo jakże to, przyjeżdża towarzysz Ribbentrop, a na lotnisku flag nie ma? To jest towarzysze nie do pomyślenia. Co by na to powiedział towarzysz Stalin? Kinematografia radziecka kręciła wtedy film za filmem o niegodziwościach hitlerowców, ich podłym charakterze, zbrodniczych instynktach i takich tam głupstwach. W magazynach Mosfilmu pełno było hitlerowskich chorągiewek. Towarzysze filmowcy oczywiście nie zawiedli i flagi pożyczyli. Któż by wtedy, 20 sierpnia 1939 roku, przypuszczał, że dwa lata później, 22 czerwca o godzinie 12, Wiaczesław Mołotow wygłosi pamiętne słowa. Sprawa nasza jest słuszna, wróg zostanie rozbity, zwycięstwo będzie nasze. Któż mógł to przypuszczać? Na procesie w Norymberdze Ribbentrop siedział w pierwszej ławce razem z Göringiem, Hessem i Keitlem. Kiedy zaproponowano mu, by wziął udział w mszy i pomodlił się wspólnie z amerykańskim duchownym, powiedział, że religia to nie jest biznes, który go interesuje. Skazano go na śmierć przez powieszenie za zbrodnie przeciwko ludzkości. Po ogłoszeniu wyroku 1 października 1946 roku powiedział: śmierć, nie zdążę napisać swoich pamiętników. A 16 października pod Szubienicą dodał jeszcze: niech Bóg ma w opiece Niemcy i niech zmiłuje się nad moją duszą. Moim ostatnim życzeniem jest, żeby mój kraj mógł się zjednoczyć i żeby wschód i zachód porozumiały się w sprawie światowego pokoju.
Do pastora zaś zwrócił się ze słowami: spotkamy się tam, w górze. Wiaczesław Mołotow był po śmierci Stalina stopniowo odsuwany od stanowisk i wpływów. W końcu wyrzucono go z partii. W latach 60. mieszkał wraz z żoną Poliną Rzemczużyną na ulicy Granowskiego w Moskwie. Jego żona została przez Stalina zesłana do łagru, przeciwko czemu Mołotow nie zaprotestował na zebraniu kierownictwa partii. Zwolniono ją dopiero po śmierci wielkiego przywódcy narodów. Wielbiła Stalina do końca życia. Umarła w 1967 roku. Mołotow przeżył swą małżonkę o 20 lat. Zmarł na początku roku 1987. Miał 96 lat. Był przedostatnim żyjącym członkiem ze ścisłego kierownictwa dwóch zbrodniczych organizacji, które wywołały II wojnę światową. Dłużej od niego żył tylko pierwszy zastępca Hitlera, Rudolf Hess. Ale to już zupełnie inna historia. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że wszystkim się to podobało. Starałem się nie zawieść jako lektor, chociaż nie jestem lektorem. Będziemy powracać do tego motywu i jeszcze wielokrotnie odczytywać fragmenty z baśni Jak Niedźwiedź, być może ze wszystkich tomów. Dziękuję uprzejmie.